Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dzisiaj pogadamy sobie na temat nadchodzącej odsłony Halo. Nie będzie to Halo Wars, spojrzymy sobie trochę dalej, będzie to kolejna część, domknięcie trylogii, drugiej trylogii Halo. No bo Halo 5 to jest taka najnowsza, najświeższa odsłona z tego głównego rdzenia najważniejszych odsłon serii. No ona ma już ponad rok, mało kto się nią już ekscytuje, więc warto zacząć wypatrywać jakiegoś kolejnego FPS-a pełnometrażowego, pełnoprawnego na horyzoncie. No i nie uważam, żebyśmy mieli szansę dostać coś mniejszego do czasu Halo 6, jakiegoś wiecie, ODST 2 albo Reach 2, coś w tym stylu. Więc zaczniemy się zastanawiać już powoli, co nas może czekać w następnym wielkim FPS-ie od Free for Free Industries, od Microsoftu w ramach serii Halo. I dziś tematem, którym się zajmiemy, będą rzeczy, które mogą powrócić w Halo 6. Mam tutaj listę rzeczy, które pojawiały się na przestrzeni wszelakich odsłon Halo, które znikały, powracały, które wyleciały stosunkowo niedawno. Mam je uszeregowane od najmniej istotnej do najbardziej istotnej. To nie będzie typowa topka, ale w tym kierunku przejdziemy sobie przez ten cały spis. No i na miejscu ostatnim są Brutes. Rasa brutali zwierzaków, jakby ich tam zwać, jest obecna w serii Halo od dwójki. Była w trójce, była w ODST, potem zaczęła powoli znikać, pojawiała w tych bardziej bezpiecznych odsłonach, zaczęli się pojawiać elitarni, którzy też mieli swój wielki powrót, którzy są z nami do dziś i najwyraźniej nigdzie się nie wybierają. No i teraz czy jest sens wracać tych brutów, brutali? Jedna z niewielu gier, gdzie elitarni i bruci byli jednocześnie, to było Halo 2. I tam oni pełnili dosłownie te same role w obrębie oddziału Covenantów. To jest ten główny jeden koks w oddziale jakichś takich mniejszych szakali, trepów do zdjęcia ze swoją zbroją, wiadomo, z duperelami, które mogą nas zdjąć jednym strzałem. Mieli podobny poziom trudności, no brutom nie odnawiały się tarcze, mieli trochę mniejszą inteligencję, ale mieli dwa tryby działania. Po zdjęciu tarczy rzucali się na nas w szale. No i było to jakieś odróżnienie, ale głównie to chodziło o funkcje fabularne. Kiedy zawieramy pokój z elitarnymi w dwójce, to nie możemy już z nimi walczyć, mamy brutali w to miejsce. W trójce mamy cały czas, ten pokój jest utrzymany, no i możemy dalej walczyć z brutalami. Potem czwórka, piątka, to już były te odsłony takie, gdzie chciano podejść raczej bezpiecznie i elitarni byli tam wsadzeni jako standardowy element całego świata, a brutów trochę odsunięto. Uważam, że to jest najniższy poziom tutaj rzeczy, które mogą powrócić, najmniej ważne, no bo mamy przeciwników, którzy spełniają te role, czy są to typowe żołnierze Promethean, czy właśnie elitarni wśród Covenantów. Tak, brutale byliby jedynie zróżnicowaniem jakimś takim wizualnym, no ale umówmy się, świat Halo jest teraz już tak bardzo skomplikowany, już są różne frakcje tych obcych, to nie jest tak, że jesteśmy my dobrzy, ci obcy źli i to jest po prostu całe rozróżnienie wszelakich konfliktów, no bo w Halo Escalation mieliśmy na przykład, wiadomo, te wszystkie rozejmy między arbitrem a jakimś chieftainem brutów i to było kurczę ciekawe, bo to pokazywało te konflikty od innej strony zupełnie, że ci te bruty cały czas są w tym uniwersum. No i chciałbym, żeby był jakiś sygnał, że oni tam jednak są i się nie pojawiają, dlatego że nie ma trochę na nich miejsca i głównie dlatego są najniżej. Dalej, element prawdopodobnie równie mało potrzebny jak bruci, to i są bossowie. Mieliśmy z tego skojarzę jedną odsłonę, gdzie mieliśmy bossów wszelakich. Ja pamiętam, dawno temu grałem w Halo 3 i myślałem, jak Gravemind zdradził Chiefa i Arbitra, że będzie teraz walka z wielkim bossem. Jak oni tak stanęli do siebie plecami, ale nie, to była po prostu ucieczka przed potopem. No a jakbym zagrał wcześniej w Halo 2, to mógłbym się spodziewać tutaj bossu, bo w Halo 2 byli bossowie, był ten przywódca heretyków w misji Arbitra, był jeden z proroków, którego zabijaliśmy jako Master Chief, czy na sam koniec, chyba na sam koniec był Tautaurus, boże, nigdy nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa, ten brut, no ale byli ci bossowie, mocniejsi goście, na których trzeba się było trochę nasilić, na których były jakieś specjalne taktyki, jak Master Chief, który skakiwał do proroka i okładał go z piątchy. To było ciekawe, odświeżające, ale wiecie co, Halo 2 zagrałem dawno po czasie, nadrobiłem to dawno po czasie, nie zrobili na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia.
i mam wrażenie, że ich mi nie brakuje, dlatego też są tak nisko. Chociaż, kurczę, byłoby to ciekawe. Mieliśmy na przykład Krakena, wielki, kroczący taki, kurczę, stację całą Covenantów, no ale to było tylko tło do skryptowanych scenek, które obserwowaliśmy na Sangeliosie, a nie taki bezpośredni boss. No i w piątce jeszcze byli Warden Eternal. Nie pamiętam polskiego tłumaczenia, no ale wiecie, o kogo mi chodzi, mocniejsi goście, ale ich też bym uznał za takich, nie wiem, troszkę mocniejszych hunterów, no bo jeżeli spotkaliśmy go raz na jakiś czas i jako jednego, jedynego tą samą osobę, to było ok, ale jak wiecie, walczyliśmy z trzema naraz, to się robił taki już jego kaliber jakby malał i też go nie uważam całkowicie za bossa. Tak więc to też dość nisko, nie spodziewałem się bardzo powrotu i myślę, że nie bardzo chcę. Myślę, że w ogóle mało kto tęskni. Dalej mam ciekawostkę gameplayową, którą bardzo lubiłem w Halo 3, potem bardzo szybko to usunięto, no i się okazało, że przy okazji dwójki mogłem się też tym trochę pobawić, ale im więcej się grało w te nowsze odsłony, w Reacha, w czwórkę, w piątkę, no to niestety się okazało, że to nie jest nikomu potrzebne. A nie jest nikomu potrzebne, bo co? Bo chodzi tutaj o trzymanie dwóch broni jednocześnie. Mniejszych broni, dwóch pistoletów, czy magnumów, czy obcych, czy tych strzelb brutów, czy karabinów plazmowych, czy chyba nawet iglaków, już nie pamiętam, ale była ta szeroka gama broni jednoręcznych, tak to nazwijmy, które można było używać w dwóch rękach. To było bardzo ciekawe, dawało różnego rodzaju smaczki w trakcie gameplayu, można było różnicować ten sprzęt, można było te wszystkie taktyki znane z kodów stosować, że strzelamy z jednej broni, jak ją przeładowujemy, nawalamy z drugiej. No ale to zniknęło z bardzo prostego powodu. Ważniejsze są granaty. Jak mamy drugą broń, no to lewy trigger obsługuje dodatkową broń, a nie mamy granatów. A granaty są taką mocną esencją Halo, dużo ważniejszą niż potrzeba strzelania z dwóch magnumów naraz. Takie, wiecie, max painowanie. I to mniej się wydaje potrzebne, a bardziej jest takim bajerkiem do gameplaya na zasadzie, hej, dajmy coś do listy rzeczy, które są w tej odsłonie nowej. Fajnie to chyba widniało na nowościach przy okazji Halo 2, było przejmowanie pojazdów, były walki z bossami, była kontynuacja wielkiej fabuły i było trzymanie dwóch broni naraz. Nie wiem, czy to jest do dzisiaj potrzebne, fajnie by było, jakby była taka możliwość, ale jakby już wróciła, to trzeba by ją trochę udoskonalić. Szlak mnie zawsze trafiał, kiedy przy okazji pierwszej, lepszej walki w zwarciu i tam naciśnięciu przycisku do uderzenia, Master Chief czy Arbiter, czy kim tam grałem, musiał wyrzucać tę drugą broń i ona tak była taka absolutnie, że praktycznie go paliła w ręce. Było mnóstwo takich elementów, przy których wyrzucał on tę dodatkową broń, jakby go po prostu parzyła w rękę. Kolejnym elementem gameplayu, który był na początku, potem zniknął, potem wrócił, teraz go znowu nie ma, są apteczki. Apteczki to jest taki stary wynalazek, który jest dzisiaj trochę archaiczny, musiał być w starszych odsłonach, potem chyba od dwójki, trójki Bungie z niego zrezygnowało, mieliśmy po prostu regenerację zdrowia, a po straceniu całej tarczy byliśmy bardziej wrażliwi na przykład na headshota. Potem Bungie tak romansowało z tym pomysłem przy ODST, że no gramy człowiekiem, to się przyda, potem no gramy Spartaninem trzecim, oni chcemy, żeby byli słabsi, to też użyjmy tych apteczek. Ale potem weszło Free for Free, powiedziało nie, mamy w nosie apteczki, czwórka, piątka były normalne, normalna regeneracja zdrowia, bez żadnych pasków do odnawiania, tylko za pomocą przedmiotów. No a potem się okazało, że Bungie zrobiło swoje Destiny i tam też się nie cackali żadnymi apteczkami, tylko jest osłona, jest to, zostaje, nie mamy paska zdrowia, nie mamy apteczek. Autoregeneracja rządzi. Tak więc ja za tym też bardzo nie tęsknię. Fajnie by było coś zobaczyć w jakiejś odsłonie, ale to będzie odsłona związana z rzeczą, którą chciałbym zobaczyć jeszcze kiedyś, która będzie dużo, dużo wyżej. Dalej mam dwa tryby, które kurczę się pojawiły, pobyły i zniknęły. A jednego z nich, tego co mam niżej tryba, niektórzy uznali już za praktycznie klasykę Halo. I chodzi o Firefighta. Tak, Firefight jakoś wrócił w DLC-kach do piątki. Z tym, że chodzi mi tutaj, jeżeli bym miał to właśnie punktować jako na liście mam tutaj napisane Firefight Classic, czyli klasyka Firefighta sprowadzona przez ODST, potem mieliśmy trochę wariacje w Reach, czyli coś nie będące wariacją trybu wieloosobowego, no w piątce to była wariacja Warzona, tylko coś właśnie będące bardziej od tej strony singlowej, bardziej bezpośrednio do koopa.
i coś, co możemy sobie mocno customizować, walczyć z kolejnymi falami bez jakichś większych zasad. Ja strasznie kiedyś lubiłem, jak prowadzono hordę, bo po prostu siedziałem w miejscu, się broniłem i coraz więcej nadchodziło, szukałem coraz lepszych miejscówek i to po prostu było no świetne, świetne absolutnie. ODST najwięcej czasu mam na pewno w Firefightie, bo tam wyniki, jakie wykręcałem, to czasami były szalone wręcz. I fajnie, aby to kiedyś wróciło. W Reachu mnie już ten Firefight tak nie porwał, więc może to po prostu była magia ODST. No ale tak w połowie listy, powiedzmy, swojej mam Firefighta klasycznego, żeby to jakoś wróciło, bo wiecie, będzie to dużo lepiej wyglądało w menu, a będziemy mieli kampanię, multika i jakieś tryby koopowe. A mówiąc o jakichś trybach koopowych, chcę, żeby Spartan Opsy wróciły i w tej chwili mam je wyżej od Firefighta. Są to gdzieś tak, powiedzmy, jedna rzecz na liście, rozbita na dwie i Spartan Opsy są, kurczę, wyżej. Są wyżej, bo Spartan Opsy w czwórce sprawiały, że ta gra była niesamowicie rozbudowana. Mieliśmy normalnego, wiecie, kampanię, multiplayera, który był fabularnie wpleciony i misje koopowe, które były całą osobną, kurczę, grą, powiedzmy. Była to powtarzalność, było wszystko, ale to przez to, że chcieli tak szpanować, że o, mamy 50 misji, 50 misji i potem trzeba było, to było jakoś zapełnić, to nie do końca był dobry pomysł, ale gdyby to przemyśleć, było sporo całkiem rzeczy zrobionych lokacji tylko dla Spartan Opsów, była ta cała fabuła, która po prostu no, do dzisiaj człowiek siada i czasami sobie w to gra, żeby sobie po prostu postrzelać w Halo. Kiedy odkładałem tę grę z zamiarem porzucenia multika i już jakby darowania sobie i kampanii, i koopa, to byłem tak bardzo usatysfakcjonowany, tak bardzo przepełniony uczuciem spełnienia, że bez Spartanopsów to nigdy nie byłoby możliwe i ja im absolutnie zawdzięczam taką niesamowitą kompletność Spartanopsów i tego, że tak naprawdę na przykład w naszym streszczeniu fabuły na kanale Halo 4 jest w tej chwili, streszczenie fabuły Halo 4 jest w tej chwili podpisane jak dwie różne gry, no bo obie są tak samo ważne. To, że tam scenarzyści Halo 5 nastarali potem na to, co się działo w Spartanopsach, to jest inna sprawa, no ale przejdziemy w tej chwili sobie dalej. Tutaj mówię, że podpowiem, na trzecim miejscu od góry jest Potop, czyli Flood, czyli pasożytnicza forma życia, która była nieporównywalnie dużo bardziej fajna jako trzecia strona konfliktu niż cholerni Prometeanie. Była tak bardzo zróżnicowana od Covenantów, jak się tylko dało. Mieliśmy super zaawansowanych obcych, którzy cholernie się różnili od ludzi. Nie byli jakimiś kalkami, jak wiecie, w typowych grach tego typu, tylko zupełnie różnymi od nas przeciwnikami. I był jeszcze ten potop, który pożerał ciała, który roznosił zarodniki, który dawał takiego, Boże, plugawił tak te miejscówki, zróżnicowanie wizualne dochodziło do tego. Bardziej walczył wręcz, mieliśmy modele oparte na przeciwnikach, oni ewoluowali w trakcie gry. To jest nieporównywalnie lepsze od przeklętych Promethean, którzy walczą bronią świetlną i mamy dzięki temu trzeci arsenał broni, to jest też fajne. Ale teraz mamy ten wielki świat, potop gdzieś tam cały czas jest, czy na instalacjach, czy na pokładzie Spirit of Fire, gdzieś ten potop jest i kiedyś musi wrócić. Czy wróci jeszcze w obrębie tej trylogii? Myślę, że nie, bo mamy ten cały bullshit z domeną, z zasadą odpowiedzialności, z Cortaną i z Guardiansami. I to Tom musi jakoś swoją konkluzję znaleźć w szóstce. A dorzucać do tego jeszcze potop, który znowu byłby takim zagrożeniem jak w trylogii pierwszej, no to by nie było na to miejsca. Ale chciałbym, żeby kiedyś ten potop powrócił. Najlepiej, myślę, w tej chwili w jakiejś odsłonie będącej kolejnym prequelem. Jest na to bardzo dużo miejsca. No ale to jest coś tak fajnego i coś tak bardzo powtarzającego się w tych takich najbardziej rdzennych opowieściach o Halo, że to jest element, którego mi w tej chwili brakuje i tam czekam, aż gdzieś pierwsze teasery się pojawią, że on jednak kiedyś wróci i będziemy mogli w nowej generacji zawalczyć w nowym gameplayu z tym plugastwem. Teraz uwaga, drugie miejsce na mojej liście to jest granie jako człowiek. Mam absolutnie powoli dość grania tymi wszystkimi Spartanami. Jest to fajne, ale jesteśmy tak cholernie monotematyczni, że to się robi nudne. I jeszcze jest taka wada czwórki i piątki, głównie czwórki, bo to tam pojawił się ten pomysł, że pojawili się Spartanie czwartej generacji. I wiecie, jaki jest z nimi problem? Z nimi problem jest taki, że ich jest dużo. I że bycie Spartanem jest takie powszechne. Macie w cholerę tych Spartan, jak filmiki w Halo 4 Spartan Ops, macie wszędzie Spartan, mnóstwo jest tych Spartan, każdy ma tą zbroję. To już się robi takie mało elitarne. Jak ja przechodziłem trylogię pierwszą, to nie za bardzo rozumiałem fabułę, nie wiedziałem nic o świecie i wydawało się, że jestem taki zarąbistym koksem, jestem Spartaninem, jestem jedyny w swoim rodzaju i to można by trochę porównać pojawienie się Spartan czwartej generacji do tego, co George Lucas robił w prequelach z Gwiezdnych Wojen, kiedy ci Jedi się tak pojawili masowo,
każdy zaczął wyciągać miecz świetlny, ta moc przestała być taka, takim dobrem ekskluzywnym właśnie i czymś takim ograniczonym, a stało się po prostu wyrzucane całkowicie takie na twarz i na tym oparto jakby całość. To jest trochę taki dziwny pomysł, bo no, mając tak dużo odsłon naszej ulubionej serii, mieliśmy tylko jedną grę, gdzie graliśmy człowiekiem. I to było naprawdę odświeżające. Wiecie, dlaczego tak dobrze zagrały ODST? Dostaliśmy naprawdę odmienną możliwość grania. No wiadomo, typowe misje wyglądały dość standardowo, ale mieliśmy ograniczone ruchy. Było to po trójce, czyli odpadła możliwość strzelania z dwóch broni jednocześnie. Powinno jeszcze moim zdaniem w ogóle odpaść możliwość demontowania działka. Granatów było trochę mniej, mieliśmy mniejsze możliwości skakania, mniej przyjęliśmy na klatę, ale dostaliśmy bardzo fajny oręż, bardzo fajne możliwości taktyczne, nie wiem czy można tak nazwać ten noktowizor, ale klimat był jak nie wiem. I fajnie by było, gdyby kiedyś na przykład pomyśleć, hej, robiliśmy już gry, w których było dwóch bohaterów, to może by ich teraz zróżnicować trochę. W dwójce Master Chief i Arbiter byli bardzo zróżnicowani, bo to naprawdę było czuć, że gramy tym cholernym obcym, bo walczyliśmy z tymi kretykami, którzy wyglądali zupełnie inaczej. Kosmici, którzy, do których zwykle strzelaliśmy, byli wśród naszych szeregów. No i używaliśmy non-stop tej broni obcych. A Locke to jest Master Chief z innym głosem trochę. Czy w ogóle odzywający się częściej. Bo po prostu, no i to nie za bardzo, myślę, grało. Powinniśmy to bardziej zróżnicować. No i mieć do dyspozycji na przykład kolejnych komandosów ODST czy zwykłych Marines raz na parę misji taką możliwość, albo w ogóle zrobić grę, dajcie mi to ODST 2, bo to jest naprawdę odsłona serii, którą ubóstwiam i chciałbym, żeby granie jako człowiek było trochę bardziej prominentne w tym świecie, no bo to jest ogromny potencjał tutaj gameplayowy, żeby ograniczyć te ruchy, dać nam odpowiednie narzędzia. Mieliśmy coś cudowne stłumione SMG i najlepszy Magnum na świecie, czyli ten z tłumikiem też. I to było, naprawdę działało, naprawdę się świetnie w to grało, nie czułem żadnego zubożenia, a naprawdę zwycięstwa porównywalne z tymi osiągniętymi rękami Spartan cieszyły jeszcze bardziej. Tak więc dajcie mi możliwość grania więcej ludźmi. Czy w ogóle dajcie mi kiedykolwiek, bo na razie się na to nie zapowiada. No i punkt pierwszy, to jest takie bardzo prozaiczne, co ja tutaj mam na samym szczycie swojej listy. Coś, co nie powinno nigdy wylecieć, ale po czwórce wyleciało. I piątka, która miała mnóstwo wad, moim zdaniem, miała tą wisienkę na torcie, przez którą miałem ochotę po prostu wypieprzyć tę grę za okno. I to jest brak split screena. Niech ten split screen kiedyś powróci. Ja tu nie mam zamiaru się wyprodukować zbyt długo na ten temat, bo w Halo split screen powinien być. Powinniśmy móc sobie na czterech rozgrywać mecze na jednej konsoli w multiplayerze, na LANie. To jest w ogóle dla mnie bez jakichkolwiek dyskusji. Przechodzenie kampanii naraz, przecież były takie fajne opcje w Halo 5 do przechodzenia razem. Różne postacie, różne oręż, różne interfejsy. I dołączając się do czyjejś gry mogliśmy sobie wybrać postać, jakieś to znaczenie pewnie miało. No i to powinno być na splicie, tak ważny stał się koop. Mamy koopa na 4 graczy, tylko że tragedia, mieliśmy go już zawsze. I tylko teraz wyrzucimy wam split screena. Tak więc to jest dla mnie straszny wstyd, że zdecydowałem się na coś takiego. Liczę, że to była pierwsza gra na tę generację konsoli. Może trzeba jakoś zoptymalizować silnik. No i za to będę trzymał kciuki, żeby się to kiedyś pojawiło. Patrząc po aktualizacjach bezpłatnych do Halo 5, to Free for Free mniej więcej wie, czego fani oczekują i co chcieliby, żeby powróciło. No bo miałem tutaj na liście sporo broni, które różnicowałyby rozgrywkę, ale w końcu one powróciły w dużej mierze dzięki darmowym aktualizacjom do Halo 5. Tak więc trzymam za was kciuki, miejcie łeb na karku i nie spieprzcie tego jak przy okazji Halo 5. To by było w tej chwili tyle. Dajcie oczywiście znać, czy to wy wyglądacie, może jest coś, co przegapiłem, no bo generalnie to nie są rzeczy, które najbardziej czekam, tylko to jest wszystko, co mi przyszło w ogóle do głowy. Dajcie znać, czy coś przegapiłem, czy zgadzacie się z kolejnością i jak wy się zapatrujecie na jakiegoś kolejnego wielkiego FPS-a w naszym ulubionym świecie gier. Dzięki za uwagę, cześć!